witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Tak, jest to kolejny odcinek z mojej serii. Dzisiaj zajmiemy się budową drzewa. Tak, w końcu zbuduję to drzewo. Albo nie, dzisiaj zbudujemy pień. Tak, dzisiaj zbudujemy tylko pień. No tak, w tym celu muszę zebrać bardzo dużo drewna. Jak widzicie, mam diamentową siekierkę. No i cóż, będę zaraz uciekał wycinać te wszystkie drzewa. Tak, gdyż potrzebuję naprawdę dużo surowców, a jak na razie mam tylko 4 staki. Dobrze, no więc... tak, mam tutaj taką hodowlę tych grzybów. Powoli mi się tu rozprzestrzeniają. No dobra, idę szukać teraz surowców. No i cóż, zabieram się do roboty. No więc na razie. No dobra, jestem z powrotem. A gdzie las? Gdzie się las podział? Aha, no właśnie, las jest teraz w mojej skrzynce, dosłownie. Patrzcie, ile tego tu jest. Ha, 17 staków bodajże. Wszystko zrąbałem jedną sikierą, którą jeszcze mam. Jestem naprawdę pod wrażeniem, ile ta sikiera ma, nie wiem, żyć, że tak powiem. I jeszcze troszkę brzuski i tego czarnego drewna, ciemnego. Po co? No, pewnie to na deski przerobię, wiecie? Nie wiem, zawsze się deski przydadzą. No dobra, no więc lecimy. F1. Kurde. Wiecie co? Nie, wezmę sobie jeszcze łóżko. Hahaha, będę sprytny. Pochodnie? Tak, no i ja tam będę chyba nocował. Może jeszcze ten kilof? Nie, jakiś budulec, jakiś dirta wezmę jeszcze. Cobblestone'a nie. Dziwne, myślę, że mam więcej tego dirta. Dobra, lecimy, no co, szkoda czasu, nie? No tak, film będziecie oglądać zapewne w przyspieszonym tempie. Z jakimś podkładem muzycznym. No tak, teraz muszę uważać na muzykę, aby nie naruszać praw autorskich. No więc jeżeli muzyka nie będzie się wam tak bardzo podobać, to mi wybaczcie, no ale cóż. Tak już musi być. Okej. No więc wiecie co, będziecie teraz oglądać w przyspieszonym tempie, oj, powtarzam się. No i cóż, dzisiaj zbudujemy pień. Tak naprawdę to... Nie wiem, no wiem jak mam to zbudować, ale tak jakoś... Nie jestem do końca pewien. Musi być szerokie. No musi tu się wszystko zmieścić, co chcę zmieścić w tej bazie. Wszystko, co jest potrzebne do życia. Mam nadzieję, że tam będzie jakaś farma. Jakaś, nie wiem, może nawet jakaś mała faberka kaktusów. Wszystko tam będzie po prostu. No więc będzie musiało mieć naprawdę duży obwód, ten pień. No nic, budujemy, tak? No, miłego oglądania. Thank you.
jak widzicie jeszcze... skończyłem czy nie skończyłem? Nie, jeszcze nie skończyłem tego drzewa. Braku mi drewna. 17 staków drewna poszło w jedno wielkie drzewo. Kurde, jakby nie można tego było zasadzić i by wyrosło takie. Dobra, ja idę teraz szukać jeszcze trochę drewna i skończymy te korzenie, bo jeszcze nie są skończone. No i cóż, na razie. Idę z sikierką w las. Ale to pewnie wytnę. No dobra, jestem z powrotem. No tak, mam 4 staki, prawie 4 staki drewna. I mam nadzieję, że mi to wystarczy, bo już mam dość tego ścinania, tego drzewa. No i teraz sobie dokończę już sam, mi się zdaje, to drzewo. O, tam jest moja baza, tam gdzie ta woda się leje tam. No i tak wygląda z tej strony to drzewko. Nawet fajnie wyszło, wam powiem. No ale dobra, teraz zabieram się za robienie tych korzeni, bo jak widzicie, tu jeszcze mi zostały 2 do zrobienia. Tam, o, na tej wysepce będą. I tutaj jeszcze będzie jeden. Dobra, no więc lecimy. Tak, jestem z powrotem. No i jak widzicie, wydaje mi się, że pień oraz korzenie są już gotowe. Tak teraz się patrzę na to i powiem wam, że wyszło mi to ciekawie. Jednak nigdy naprawdę czegoś takiego nie robiłem. Tutaj te korzenie po prostu budowałem tak, nie wiem, jakoś tak spontanicznie. Bez ładu i składu. No ale jako tako to wyszło. Tak, teraz... Tak, ja nie użyłem żadnych flyhacków, jestem na tym. Na dircie. No dobrze, no więc w następnym odcinku będziemy, o, widać moją bazę stąd, będziemy robić ten liście i w ogóle i wszystko. No więc naprawdę już się nie mogę doczekać, aż to zrobię. No więc do usłyszenia za 3 dni, tak, o ile żadnych problemów nie będę miał z rzuceniem odcinka. Tak, no więc dziękuję za oglądanie, za ocenianie, komentowanie, no i oczywiście za subskrypcję. No więc do usłyszenia. Cześć!